Pilne przesłanie od Boga na dziś. Ukochane dziecko, Bóg ma dla ciebie potężne i pilne przesłanie, którego nie możesz zignorować. Mówi, nie odchodź stąd bez wysłuchania tej wiadomości. Te nadchodzące minuty mogą być punktem zwrotnym, którego szukałeś od tak dawna. To jakby on szeptał do twojego serca, przyciągając twoją uwagę ku czemuś o wiele większemu. Ile razy czułeś się samotny, bez kierunku, albo zastanawiałeś się nad sensem swojego życia? To uczucie dźwigania niewidzialnego ciężaru, ten ból, który nikt inny nie widzi, ale który od środka cię pochłania. Bóg zna każdy szczegół tego, przez co przechodzisz. Widzi twoje łzy, zna twoje zmagania i rozumie rany, których świat nie dostrzega. Ten pusty brak, to zmęczenie, on chce ci pomóc je przezwyciężyć. Może próbowałeś szukać odpowiedzi gdzieś indziej, ale wciąż czujesz, że czegoś brakuje. Może drzwi, na które liczyłeś, zamknęły się i zastanawiasz się, czy Bóg słyszy twoje modlitwy. Ale wiedz o tym, On nigdy cię nie opuścił. Jest tu, teraz i ma dla ciebie coś wyjątkowego, drogę, która przyniesie pokój, nowy początek dla twojej historii. To przesłanie jest wezwaniem, abyś odnalazł nadzieję, która wydawała się zgubiona, abyś pozwolił Bogu odbudować to, co zostało złamane. Nie ma bólu, którego On nie może uleczyć, nie ma ciężaru, którego On nie może ulżyć. On jest Bogiem, który przemienia życie i pragnie przemienić twoje. Wyobraź sobie, jakby to było, gdybyś wśród tych wszystkich zmagań miał pokój i kierunek, jasny cel w swoim życiu. Ten pokój istnieje i jest dostępny dla ciebie już teraz. Bóg wyciąga rękę, gotów cię poprowadzić. Ale w zamian prosi, abyś zatrzymał się i słuchał, bo jest gotów działać w sposób, którego nigdy nie wyobrażałeś sobie. Jeśli czujesz, że to przesłanie jest dla ciebie, nie ignoruj tej chwili. Każde słowo jest przypomnieniem o miłości Boga i sile, którą chce przelać na twoje życie. To nie jest przypadek, że jesteś tutaj i słyszysz to. Bóg przemawia bezpośrednio do twojego serca, wzywając cię do nowego początku, początku, w którym On jest przy tobie na każdym kroku. Wykorzystaj te nadchodzące minuty, aby słuchać uważnie i pozwolić, by to przesłanie dotarło do twojego serca. Bóg przygotował dla ciebie coś niezwykłego, wystarczy otworzyć serce i pozwolić mu działać. A jeśli to boskie przesłanie, moje dziecko, dotyka twojego serca, proszę, zostaw polubienie i zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać kolejne Boże słowa, które wzmacniają i odnawiają wiarę. To pomoże, aby więcej osób mogło usłyszeć i poczuć miłość Boga. Dziękujemy. Ukochany Synu, czuję w sercu pilność, by podzielić się z Tobą tym, co może odmienić Twoje życie. Proszę Cię więc, abyś przerwał wszystko, co robisz, i posłuchał z całego serca. Nawet gdy burze życia wydają się nie do zniesienia, gdy przeciwności pojawiają się jak płonące płomienie próbujące cię pochłonąć, wiedz, że nie mają one nad tobą mocy. A gdy wzburzone wody życia próbują wciągnąć cię w przepaść, nie zdołają cię zatopić. Wiesz dlaczego? Ponieważ Pan, Bóg Wszechmogący, jest z tobą. On jest twoją tarczą, twoją twierdzą, twoim schronieniem. Pod Jego skrzydłami znajdziesz ochronę i bezpieczeństwo. Jeśli to słowo dotknęło twojego serca, skomentuj teraz, aby wzmocnić swoją wiarę. Dlaczego więc pozwalasz, by strach i niepokój opanowały twoje serce? Dlaczego wątpisz, skoro jesteś pod opieką Króla Królów? Jego imię, Jahwe Jireh, to nie tylko tytuł, to obietnica, że zapewni wszystkie twoje potrzeby.
Nawet w obliczu najbardziej krętych i niepewnych dróg, Twoja wiara w Niego powinna pozostać mocna i niezachwiana. Jeśli wierzysz w to, ogłoś w komentarzach, Bóg nigdy nie zawodzi. Wiara, ten płomień, który Cię prowadzi, nie opiera się na tym, co widzą oczy, ale na prawdach, które czuje serce i przekonaniu duszy. Każdego dnia, z każdym przezwyciężonym wyzwaniem, Twoje zaufanie do Pana się umacnia, ponieważ On nigdy nie zawodzi. Jeśli czujesz to w swoim sercu, napisz głośne Amen w komentarzach. Przeciwności mogą być silne, przeciwny wiatr może wiać z całą mocą, ale Twoja wiara zakotwiczona w Panu jest niezachwiana. Nawet w najciemniejszych chwilach, gdy wszystko wydaje się stracone, Twoja wiara pozostaje silna, ponieważ wiesz, że On jest z Tobą. Drogi Synu, spójrz na niebo, zobacz, jakie jest rozległe i nieskończone, tak samo jest z miłością i planem Ojca dla Ciebie. Pod tym gwiaździstym sklepieniem zostałeś stworzony jako boskie arcydzieło, ukształtowane z celem i pasją przez ręce Stwórcy. Każdy Twój szczegół został zaprojektowany, każda wyjątkowość, która czyni Cię wyjątkowym, została przemyślana. On wybrał kolor Twojej skóry, fakturę Twoich włosów i w każdym detalu złożył miłość, która przekracza nasze zrozumienie. W oczach Boga jesteś światłem, które świeci jasno, wyróżniając się pośród ogromu wszechświata. W każdym zakątku tego kosmosu jesteś wyjątkową istotą, odzwierciedleniem miłości i boskiej doskonałości. Jeszcze zanim postawiłeś stopę na tej ziemi, Bóg już marzył o Tobie o każdym kroku, każdym osiągnięciu, każdym Twoim wyzwaniu. A teraz chcę, abyś poczuł w swoim sercu, że jesteś na progu nowego etapu w swoim życiu, nowego rozdziału pełnego błogosławieństw, obfitości i zwycięstw. Wiem, że dotychczasowa droga nie była łatwa, że stawiłeś czoła burzom i trudnym momentom, ale, bracie, siostro, te dni odchodzą w przeszłość. Otwiera się przed Tobą nowa era obfitości i cudów. Jeśli to słowo poruszyło Twoje serce, napisz wierzę w komentarzach, aby wzmocnić swoją wiarę. Sukces, który czasami wydawał się daleko, jest teraz bliżej niż kiedykolwiek. Obfitość w najpełniejszej formie nadchodzi, by odmienić Twoje życie, a więcej niż bogactwa, miłość Boga wypełni Twoje serce, przynosząc pokój, uzdrowienie i odnowienie. Jeśli czujesz, że to Twoje słowo zwycięstwa, ogłoś w komentarzach: zwycięstwo jest moje. Synu, obfite życie, które Bóg ma dla Ciebie, objawia się życie, w którym wdzięczność jest codziennym hymnem, a radość jest stała. Dni walki ustępują miejsca dniom chwały i radości, dlatego zaufaj i utrzymuj płomień wiary na każdym kroku swojej drogi. Bóg jest z Tobą, działając na Twoją korzyść, przekształcając próby w świadectwa. To, co zostało utracone, zostanie zwrócone podwójnie, a rany zostaną uzdrowione. Jeśli wierzysz, że Bóg działa, wyraź swoją wiarę, komentując: Bóg ma dla mnie najlepsze. Podnieś głowę, wzmocnij swoje serce i idź z odnowioną nadzieją, bo jesteś na początku nowej ery w swoim życiu, ery cudów, błogosławieństw i boskiej miłości. Pamiętaj zawsze, że to, co najlepsze od Boga, jeszcze nadchodzi. Poczuj to, co emanuje z serca Boga, On nas woła z miłością, która przekracza wszelkie zrozumienie, do nowego czasu, czasu, w którym dostatek nie jest tylko słowem, ale codziennym doświadczeniem. Wiesz, te marzenia, które przechowywałeś, te pragnienia, które wydawały się tak odległe, Bóg zna je wszystkie i pracuje niestrudzenie, by je spełnić. Dostatek, który Bóg dla nas przygotował, nie ogranicza się tylko do materialnych rzeczy. Jest pełny, obejmując nasze zdrowie,
relacje, spokój wewnętrzny, a ja mówię Ci z całą wiarą, jaka jest we mnie, czas nieustannych zmagań, poniżenia i poczucia porażki dobiegu końca. Wchodzimy w okres nieskończonego błogosławieństwa, otwierających się drzwi, cudów objawiających się przed naszymi oczami. Aby publicznie świadczyć swoją wiarę, skomentuj wierzę. A sukces, moi drodzy, sukces, który Bóg ma dla Ciebie, przekracza to, co możemy sobie wyobrazić. Każdy wysiłek, każdy krok, nawet te, które wydawały się daremne, wkrótce zostaną wynagrodzone w wielki sposób. Bóg przygotowuje ścieżkę zwycięstw, na której każda przeszkoda zamienia się w schodek do osiągania jeszcze wyższych poziomów. A miłość Boga, ta miłość, która jest głębsza niż ocean i szersza niż niebo, jest gotowa objąć Twoje życie, przynosząc uzdrowienie, odnowę i pokój. Miłość, która nas wzmacnia, popycha do przodu i sprawia, że wierzymy, że wszystko jest możliwe. Amen. A teraz misja specjalna dla Ciebie. Na koniec tej modlitwy podziel się nią z co najmniej 5 osobami, które kochasz. Rozsiewaj to słowo, to błogosławieństwo, bo razem jesteśmy silniejsi. I zawsze pamiętaj, że to, co najlepsze od Boga, jeszcze nadchodzi w Twoim życiu. Teraz, kochani, zadeklarujmy z wiarą ten potężny psalm: szukam Pana i On mnie wysłuchał, wybawił mnie ze wszystkich moich obaw. Ci, którzy na Niego patrzą, są promienni, ich twarze nigdy nie wyrażają wstydu. Ten biedak wołał, a Pan go usłyszał i wybawił z wszelkich ucisków. Anioł Pana otacza obóz wokół tych, którzy się Go boją i ich wyzwala. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, jak szczęśliwy jest człowiek, który w Nim szuka schronienia. Bóg jest gotowy, aby nas chronić, otoczyć swoją dobrocią i wyzwolić od wszelkiego zła. Jeśli czujesz tę prawdę rezonującą w Twoim sercu, zatrzymaj się teraz i napisz w komentarzach: ufam wybawieniu od Pana. Drodzy bracia i siostry, czuję teraz potężną i wibrującą energię i chcę podzielić się czymś niezwykłym z Tobą. Otwórz swoje serce i poczuj wielkość tego, co nadchodzi. Stoisz na progu finansowego przełomu, sezonu bezprecedensowej obfitości, która nie tylko przyniesie ulgę Twoim trudom, ale również umożliwi Ci spłatę wszystkich długów i życie w spokoju, za którym tak tęsknisz. Nawet w momentach, gdy czujesz się samotny, działam po cichu na Twoją korzyść, przenosząc góry i tworząc ścieżki tam, gdzie wcześniej były tylko przeszkody. Teraz proszę Cię, jeśli te słowa rezonują w Twoim sercu, skomentuj poniżej i przyjmuję od Boga, zadeklaruj to i przyjmij to błogosławieństwo w ciągu tego roku. Przygotuj się na niespodzianki, błogosławieństwa, o których nawet nie śniłeś, wiadomości, które przyniosą radość Twojemu sercu, i cuda, które będą żywym świadectwem mojej ogromnej miłości i mocy. Moja łaska otoczy Cię, a światło mojej obecności oświetli każdy Twój krok, przyciągając dobroć, łaskę i pomyślność. Nawet w chwilach trudności pragnę, abyś wiedział i z przekonaniem deklarował: Bóg jest moim zaopatrzeniem. Jeśli to jest Twoje wyznanie, wpisz to w komentarzach i wzmocnij swoją wiarę. Przez następne 3 miesiące oczekuj z nadzieją, ponieważ zobaczysz manifestację moich obietnic w swoim życiu. Dobrobyt, którego tak bardzo poszukujesz, objawi się w zaskakujący i wspaniały sposób. Wkrótce, patrząc na swoje konto bankowe, Twoje oczy wypełnią się łzami wdzięczności, gdy zobaczysz ogromne zaopatrzenie, które dla Ciebie przygotowałem. Ufaj, oddaj mi wszystko i czekaj, ponieważ jestem Twoim Bogiem, a moja miłość do Ciebie jest niezachwiana i wieczna. I pamiętaj zawsze, najlepsze dopiero nadchodzi.
A teraz, drodzy bracia, proszę was, jeśli to wideo poruszyło wasze serca, na koniec tej modlitwy podzielcie się tym wideo z kimś, kto potrzebuje usłyszeć tę wiadomość. Razem rozprzestrzeńmy to przesłanie Bożej miłości. Ukochany Synu, jeśli ta wiadomość od Boga dotknęła dzisiaj twojego serca, nie zapomnij podzielić się tym wideo, zostawić polubienie i zasubskrybować nasz kanał. Niech Bóg cię błogosławi.